Hej, witam was serdecznie, ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Zalaść Was. Oho. Koń nam zwiał? Czy zarażeni? Oh shit. Gorzej. I'm gonna draw them away from here. I'll come back for you. Nie powiedziała idź. Powiedziała powoli. Teraz powiedziała idź. Śpi dobrze. Cholera. Dobra, jedziemy. O ja pierdolę. Od razu... Oh shit! Od razu w tok akcji, tak? Oj, spierdzielaj, wieśniaku. Łysiejesz, nie powinieneś próbować takich sztuczek. Oh shit! Strzela. O kurde, myślałem, że nie będzie strzelał, ale widzę, że mają to w dupie, idą na całość. Nie trafisz, łajzo. Dobra, Jezus Maria. Tędy na skróty. Nadzwyczaj ich dużo, nie? Oh shit. Dobra, nie trzeba tak, trzeba troszkę... O, jeździć na boki, inaczej nic nam to nie da. Na boki, na boki, na boki. Oh shit! Zabili konia! Ja pierdol! Zabili konia, co za gnidy. Zabili konia. I strzelali do mnie, skurwysyny. Oh shit! No dajcie spokój, no. Wskakujemy, Ellie. Ostatni bastion ludzkości. Przynajmniej tej niechorej ludzkości. Spokojnie. Zjebiemy ich wszystkich po kolei, nie będziemy się nawet cackać. O, proszę. Coś tu mamy dla nas. Naboje jak najbardziej się przydadzą. Jak będziemy w spokojniejszym miejscu, to przydałoby się użyć apteczki. O. Czy jednak wiedzą, że to ja i Joel byliśmy tam? Zresztą kurde, to oni pierwsi zaczęli strzelać. Także będziemy musieli być ostrożni. Ba. Musimy ich kurwa wystrzelać jak kaczki. To jest plan. Plan jest taki, nie zamierzamy go zmieniać. Bardzo podoba mi się to, jak śnieg leży na moich włosach. Wygląda to naprawdę realistycznie. Znaczy na włosach Ellie. No. Fajnie. Dodaje to trochę smaczku. Okej. Nie wiem, czy uda nam się go udusić, w końcu nie jesteśmy Joelem. Próba generalna. Nóż. Shotgun. Ale jazda.
Obawiam się jednak, że odrzut sprawi, że nieco nam to strzelanie wyjdzie, że tak powiem, średnio. Ale zobaczymy. Okaże się w praniu, na razie musimy się pozbyć tych dupków, bo troszkę nam tutaj chyba drogę blokują, dlatego że moglibyśmy wprawdzie przejść naokoło, ale nie wydaje mi się, by ten płot po lewej był przeskakiwalny, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale oni natomiast są zabijalni. Killable troops. Okej. I amunicja do shotguna. W sumie moglibyśmy go za chwilę użyć, bo jeżeli mamy w bliskim starciu się z nimi męczyć, ostrożnie by było i rozważnie się rozprawić z nimi. Raz, dwa. No chodźcie tu. Pośpiewam wam. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wpada tam po lewej jeden. Chodźcie, chodźcie. Oczywiście, że jesteś na tyle głupi. Może i nie? Nie, jednak nie, cholera. No nic, to musimy sami zachodzić. Kurde, myślałem, że będą tutaj przyłazić jak kaczki i wytrzepiemy, ale widzę, że nic z tego. Na wystrzelanie liczyć nie możemy. Przynajmniej ich. Skąd do mnie strzelał tu gość z prawej? To jest pytanie. Chyba, że to ten z lewej strzelał i po prostu tu przybiegł. To by miało sens, dlatego że wtedy bym nie zauważył. A nie, dobra, jest jeszcze jeden. W domku. I teraz się kryjemy. Co jest? Słyszałem gdzieś jakiś głos. Mam nadzieję, że to nie tylko on. No żeż kurde, jaki timing. Ja pierdzielę. Naprawdę. Naprawdę. Okej, i jeszcze za mną? Coś... Okej. Nie ruszaj się. No żeż kurwa. Czemu oni zawsze ruszają się, kiedy mówię nie ruszaj się? Co to są? Dzieci? Dwulatki? Jak wsadzę mu lufę w gardło i powiem nie łykaj, to też łyknie? Kurde. Pieprzeni konformiści. O! Mam pomysł. Musisz tam kurwa wchodzić. Nie możesz po prostu dać się zabić. O tak. Noż co za dranie. No widzę go, stoi tutaj, cholera. O. Czyżby? Mamy nóż w sumie, to by było... Albo wiecie co, pieprzyć to. Gdzie oni poszli? Leżą tutaj, Eli, przecież. O, proszę, amunicja. Czy my tu już byliśmy? Tak, to jest ten sam, to samo pomieszczenie. Za to są tu nie wiadomo skąd strzały. O, dobra, jest trochę stawu. To już mamy. To już mamy. Dobra, pozbierajmy po tych łosiach amunicję. Jednego zabiliśmy tam, tu nic nie ma. W parku w mieście, w którym studiuję, jest podobny właśnie, nie wiem jak to się nazywa. Taki mały kompleks, też z drewna. Bardzo fajnie się tam siedzi. Choć zazwyczaj jest cały ujebany w piwie i puszkach, no bo oczywiście debile też na świecie żyją. Niestety. No ale, no wiecie, gdyby to było zadbane i idiotów na świecie by nie było, to wyglądałoby naprawdę ładnie. Dobra. Co teraz? Cholera, powinni zrobić, nie wiem, port na... Wiem, że to jest Sony i to nigdy... Nigdy się nie zdarzy, ale gdyby zrobili port na PC, to bym się zagrywał w multiplayer jak głupi. Tam mamy chłopaków. Dlatego, że miałem okazję grać na konsoli w multi, było zajebiste, naprawdę. Zachwycony byłem. Fakt, że ciężko znaleźć kogoś do gry, ale... Znaczy, no, jeden znajomy ze mną miał okazję pograć jednak. No wiecie, jednak wygodniej, jeżeli mogę sobie włączyć w każdym momencie na PC multi. W wolnej chwili pociupać. Kaftan, używaj łuku. Dobra, kurwa.
tu słyszę i to blisko. Nie. Co się stało z dźwiękiem, że tak nagle ich słyszę? Co mam, kurde, uszy bizona? To było głupie. Przecież bizony wcale nie mają dobrego słuchu. Hej, co to mogło być? Tajemnicze. Czyżby UFO? Możliwe. Musimy być ostrożni. No rozejdźcie się, bawoły pierdzielone. Dobra, pieprzyć to nie trafię stąd. To byłby... O, jest tam ich więcej. Dobra, jak to rozegrać? Nie możemy siedzieć w miejscu cały czas, więc będę się ruszał powoli. Chyba, że... Dobra, spokojnie. Ten po prawej robi kółko, z tego co widzę, jeszcze jeden jest przy szopie. Plus jeden jest na tych schodkach tam po lewej. W sumie jedna bombka, jeden jeżyk by tutaj ich troszkę przyciągnął. Hej. Może tamten zdąży. Nie zdążył. Ale też dostał. Cholera. No nic, może go dobijemy jedną strzałą, to by było co. Chod, no z czego tu nie przychodzicie, dupki? O Jezu, to było piękne. Okej. Okay. Czuję się... dobry. Ja pierdolę, to było świetne. Super. Idziemy dalej. W sumie jakbyśmy ich wszystkich mogli tak obejść i zciąć z łuku, wyjąć strzały prosto z dupy, byłoby całkiem ciekawie. Ba, byłbym z siebie naprawdę zadowolony. Fakt, że użyliśmy bombki, żeby ich ściągnąć i troszkę odwrócić uwagę, ale i tak, kurde, wyszło nieźle. Nie. Chybione. Ale ta już trafi. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Mam cię, gnido. Nie wstawaj. To jest koleś? Nie. Przez chwilę myślałem, że jest tam jakiś człowiek. Okej. Okay. Ha. Dobra. Co teraz? Ty nic nie masz? Shotgun. Moja strzała. A, pytanie, czy potrzebujemy skorzystać. Bo jeżeli to nam się nie przyda, to nie sądzę, by było sensowne tak się rozdrabniać. Dobra. Jeżyk. Mamy jeżyki 3. Także jest nieźle. Właściwie to wszystkiego mamy całkiem sporo. Na spokojnie możemy pnąć do przodu. Nature track. Okay, that should get me out of here. You got this, LA. O kurde. Spokojnie. Nie wpadniemy. O Jezu, jak tu pięknie. Jak tu ślicznie. Martwię się tylko, że zostawiliśmy Joela na pastwę losu. Bo fakt, było tam niby 6 kolesi, a to na pewno nie wszyscy. A 100% jest ich więcej. Albo mi się wydaje, że będziemy po prostu zapolować na tych gości, dlatego że... Jezus Maria. Uwielbiam coś takiego w grach, naprawdę. Dbałość o to, by cieszyć się z małych rzeczy. Dobra. What the fuck? Co to było? Oślepiło mnie tam na chwilę, ale dobra. Chyba wydaje mi się, że idziemy zapolować właśnie na Davida i resztę jego bandy, dlatego że jeżeli się wrócimy po Joela, to prawda jest taka, że nie będziemy mogli, nie będziemy mieli za bardzo możliwości manewru, choćby dlatego, że no Joel jest ranny i nie może, prawda, wstać, więc nie mielibyśmy szans, by go przetransportować przez rurę, Eli, przez rurę. Tak jak przyszliśmy, tak i kontynuujemy. Dobra, tylko co to kurwa jest? Czy to jest po tej stronie, czy po tamtej? Po tej.
O. O, damy radę, okej. Mogli to usłyszeć, trochę mnie to martwi, ale może będzie dobrze. Czysto. Trzy. Okej. Czy jednak wracamy? Okej. Nie podoba mi się to. Mam złe przeczucia. Zbyt tu się lankowo i... No wiecie. Cicho. No dobra, czyli ktoś tam... O. To będzie problematyczne. Nieprzeciętnie problematyczne. Cholera. No nic. Ach. Wytrzymaj, Joel, zaraz się do ciebie dowierzemy. Właściwie zaraz do ciebie dotrzemy, co ja gadam. Myślenie i mówienie nie wychodzi na dobre. Powinien gadać bez sensu. Okej. Twój kolega jest po prawej, ptaszyno. Dobra. Nadeszła pora. Na kalafiora. A to znaczy, że masz złapać tę strzałę. Grzeczny chłopiec. Dziękuję. A ty? Oglądałeś kiedyś Rambo? Film jest mniej więcej o tym. Tylko, że tam jest wielki spocony facet, który biega z kucykiem i... Nie, on ma kucyk? Nie ma. Z opaską na włosach. I z łukiem. I wybija bodajże kolumbijską armię. Czy wietnamską? Nie wiem, mniejsza. Tak czy siak wychodzi w tym roku gra. Czy w następnym? Z grafiką jak przed 10 lat. Hej! Musiało boleć. Okej. Gdzie ten ostatni? A, tam jesteś. Naprawdę? Musimy być ostrożni. Założę się, że na pewno nie powinieneś wychodzić tu z prawej. W końcu jakaś dziewczynka z łukiem może cię zabić. Naprawdę może cię zabić? Myślę, że tego byś nie chciał. Kurwa, czemu po prostu nie wyjdziesz, ty gnido? O, jednak. Proszę bardzo. Aha. Wziąłeś ze sobą dziewczynę, tak? Dobra, nie ma co się pierdolić. Idziemy do przodu. Skończymy tutaj. Zamarznięcie, jak tak będziemy siedzieć w rogu. Trzeba pnąć do przodu, by nie umrzeć z głodu. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Dum da 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 dum, dum da 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 dum. Gnoju, cię słyszę, ale nie widzę. Niepokoi mnie to troszkę. No więc? Gdzie jesteś? Pokaż się, bym mógł włożyć ci łuk w dupę. To się naprawdę robi... O, tu jesteś, skowronku. Mam coś dla ciebie. Zaraz ci to przekażę. I wiesz co, nawet... priorytetem. Pocztą bezpośrednią, co ty na to? I nawet nie będę marnował strzały. A może... Kusisz mnie, draniu.
Okej. Okay. Ty nic na sobie nie masz, jesteś bezużyteczny, a ty? Tak samo. Co z ciebie za pożytek, jeżeli leżysz jak lamus i do tego nie masz przy sobie żadnych rzeczy, które mogę włożyć do ekwipunku. Moje strzały albo jeżyka. Lubię jeżyki. Ha. Ty masz. Dziękuję. Dostałeś w dupę. O Jezu. Strzał w dupę, to musi boleć. Zawsze bałem się głupiej śmierci, ale dostać strzał z łuku w dupę i umrzeć, to już naprawdę zasługuje na nagrodę Darwina. Przez chwilę myślałem, że to schody do podziemi, ale widzę, że nie. Muzyka zwiastuje kłopoty. Mam nadzieję, że się mylę. Hej, misio ma rybę. Pewnie dorsza. Dobrze. Możemy kontynuować naszą podróż w przód. O, w sumie moglibyśmy na to wskoczyć. Może jeździ. Możemy wskoczyć na to, Eli. Albo i nie. Przecież moglibyśmy się tam przycisnąć bez sensu. O! O, proszę. Starczy. Dlatego ich zabiliśmy, spokojnie. Jesteśmy bezpieczni. Oh shit. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Przeładowany, szkoda. No cóż, może będziemy mieli okazję go użyć, żeby nie zostawiać ze sobą amunicji. Zawsze tak mam, że wolę wystrzelić ten jeden nabój i podnieść coś, co już mam. Choćby po to, żeby tego nie marnować. No bo co? Potem przyjdzie ktoś inny i to podniesie i może strzeli do mnie. Prawda? Ej, czysto. To chyba dobrze. Oho. Na szczęście ja widzę z perspektywy trzeciej osoby. Sukinsynu. Jak ty się tam znalazłeś? Cały czas tam jest, prawda? Pewnie. No nie no, kurwa, naprawdę. Chodźcie, chodźcie. Przybywajcie. Czego oni tu nie idą? O, idą! Idą! Albo i nie. To, no wiecie, debile. Nie umieją skoczyć przez okno. To źle. Nie podoba mi się to. Zmarnowałem dwie bomby. Całe szczęście, że mogę je podnieść. Bo jak na razie nie wydaje mi się, by to było, no wiecie, rozsądne takie tu zostawiać. Nie możecie, kurwa, tu przejść po prostu. Są takie piękne dziury, przejścia. Cholera. Cześć, Jerzyk. Muszę kichnąć, wiecie? Mam nadzieję, że nie zapomniałem tego wyciąć i tego nie usłyszycie. Oh shit. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Shit! Twój koleś dostał! Twoja kolej! Gnido! Śmieć. O. Ten odfrunął aż tutaj. Żałuję, że tego nie widziałem. Szkoda. Urwał mi rękę i nogę. I jajca prawdopodobnie. Ale wy tego nie widzieliście. Bo ta gra to PEGI 18. A jeżeli macie 18 lat, albo rat,
tak czy siak zobowiązujące. Okej. Okay. Idziemy dalej. No bo co kurwa można zrobić w grze komputerowej? Dobra. Nic, szkoda. Gdzie my właściwie jesteśmy? To wygląda jak jakaś biblioteka albo hotel. Całkiem fajny hotel. Mógłbym w takim spędzić ferie zimowe. W sumie. Czy to jest zablokowane? A nie, dam radę, okej. Okay. Dawaj, Eli. No już. Oh shit! Relax! Keeping you alive here. There you go. Kurwa.